Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRail i dzisiaj Kolejna sprawa. dyżurujemy sobie na stacji Dzięki. Sosnowiec Główny. Podajemy wjazd dla regionalnego 40692. Państwu pokazuję, jak to wygląda w rozkładzie jazdy. Okej. Dobrze. Pan tutaj przyjechał, zaraz osobowy ekspres wyjedzie od razu za nim. 5-minutowym, no niestety opóźnieniem, no nie 5-4. Się strasznie obijał tym PWJ jadąc. Niestety. Miało to wyglądać troszeczkę inaczej. Myślałem, że tak trochę żwawiej mu to pójdzie. No dobrze, ten i tak ma w Katowicach postoju 5 minut co najmniej, więc sobie nadgoni. A PWJ też musiał kiedyś przejechać. Zobaczmy sobie tutaj. Czasem 49 084 próba rady. Głośno i wyraźnie. Dzięki. 2441 do nas jechał z południowego i potem 2489 a na południowe dopiero o 22:14 my będziemy mieli pociąg. Potem o 22:24. Dwa, cztery, cztery, 61, wyjazd są kobiet zadane. Podałem się. Dobrze, widzę, że taka spokojna służba dzisiaj nam się szykuje. Godzina 15 na przy. Oddajemy mu. Kibelek wjechał. Czyli 46:92, ale jeszcze ma kawałek do peronu. Ale uznajmy, że przyjedzie planowo. Wiem, że ekspres Pendolino ma spędzi na takie opóźnienie. Szybciej od niego ma niby towar przyjechać. Ciekawostka. A ten już będzie niewiast mu podał temu 4692. On jeszcze ode mnie nawet nie wyjechał. A dobrze, może ja się nie znam. Albo uznała i tak już nic innego nie będzie przyjeżdżać, to podajmy.
A nie, jednak się wyprzedzili. A, ten i tak jedzie na południowy, dobra. 46,692 słyszę odjazd. I na 2,441 dajemy przelot. Panie. Okej. Okay. I zwalniamy blokadkę. I 2,489 sobie wiedzieć, od razu potem będzie jechał nam w zawodzie MPE na południowej. Idealnie. Dajemy mu pozycję. No daj wyślij. Tu coś tu mi się znowu zaczęło zacinać. Podoba mi się to. Dwadzieścia cztery, 189. Stwierdzamy przejazd. Ok. Katowice zawodzie słychać bardzo dobrze. Roletkę trzeba sobie zasłonić. O, może mniej komarów będzie przyciągać. No i nie, dzisiaj jest spokojna. Czasami tutaj w dzień to się różne rzeczy dzieją.
Jedzie, kończy osobówkę, jedzie przed ekspresem i kończy, i ekspres nie zdąży osobówki wyprzedzić, bo nie wiem. O tak. Ciągle ekspres opóźniony i by pojechał szybciej, ale osobówka jedzie przed nim. Tak to wygląda. No daj, panie, to co? Czternaście trzydzieści dziewięć przyjechał. Niech się tylko zaświeci to na kolor szary i wtedy będziemy panu podawać wyjazd. Trzydzieści dwa. 142 powiadasz, a co z 41, 140? Najpierw ja bym się tamtym sędzią zajął, no ale dobrze. Tamtym jest EC, no bo 41, 140 już odjechał. 14:39 może mieć już ode mnie wyjazd. Jeżeli dajesz, panie, nie ma czasu, bo tu ekspres. Czternaście trzydzieści dziewięć, potwierdźmy odjazd, dobrze. Szanej dal, zanim odjadą, zanim odhamuje tym pendolino. Widzę, że pan się poddał i przejął pod pociąg. No cóż. Pociąg odjeżdża. A jak? Znawiec południowy odpuścił sobie. Czterdzieści dwa, 142, on na południowy jedzie. Dajemy mu, aj, daj tą WBL, czy co to się dzisiaj dzieje. Zatwierdzimy dla tego przejazd, niech ma.
244-061, wjazd do Sosnowca Głównego podany, wyjazd będzie za chwilę. Przyjąłem, dzięki. No, ma on u mnie PT, ale no nie musi mieć PT. 4-2-142. Odjechał. Okej. I dajemy mu przejazd. No tak by móc się lekko sprężyć. No, minutkę będzie miało opóźnienia. Nic od razu się nie stanie. On już zaczął jechać nawet. Chociaż widział, że nie ma wyjazdu, a już zaczął. Nieźle. Czterdzieści jeden, 140. I 244-061, zatwierdzamy mu przejazd. No dobrze, to mamy ogarnięte i myślę, że w tym odcinku to by było na tyle i widzimy się już w kolejnym. Jak będzie się coś dziać, bo widzę, że tutaj dłuższy czas oczekiwania jest przed nami. Skomentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa pa.